Ja wiedziałem, że jest ponad 90% debili w Polsce, ale teraz twierdzę, że jest ponad 99% debili. Niektórzy, słuchajcie, mają po 5 fakultetów, niektórzy są profesorami, niektórzy są nadprofesorami, zwyczajnymi, nadzwyczajnymi, pozwyczajnymi, zwyczaj, jak kiełbasa. Poznasz człowieka w sytuacji ekstremalnej. Ja poznaję tych wszystkich od balasa internetowego do najwyższych urzędników w Polsce, poznaję ich po owocach. Oni nie nadają się nawet do pchania pustej karuzeli, ani nawet do pastuchowania. Do niczego. Fachowcy, mędrcy, nadprofesory, jakie mają ubranka, jakie garnitury szyte na miarę, jak mundury bossa tak są szyte. Idealne. Tylko, że nie mundur zdobi człowieka, nie szata, a środek. Oni w tych bossowych ala garniturkach, oni intelektem naprawdę nie pasują do tych przedwojennych naszych pastuchów i parobków. Daję wam słowo honoru, że ja szybciej dogadałbym się z pensjonariuszem Stworek niż z tymi nadprofesorami obecnymi. Z tymi publicystami, prezydentami, premierami, ministrami. Bo mamy tych specjalistów jeszcze, słuchajcie, tych w internetach, tych balasów. To są wszyscy wirusolodzy, kurde. To są taktycy wojenni, analitycy, ale to wszyscy. Od najwyższego urzędnika w Polsce, aż do zwykłego balasa internetowego, który dla mnie, ten balas internetowy, jest więcej warty niż ten najwyższy urzędnik w Polsce. Bo on takiej krzywdy nam nie zrobi. Ten balas internetowy. Tu generał Nadarzyna powiedział, że 10 marca rozstrzygnie się wojna na Ukrainie. Debile, analfabeci mówią w Ukrainie. No i mamy dzisiaj co? Mamy 20 marzec i się nie rozstrzygła wojna. Ale generał z Nadarzyna dalej pokazuje wskaźnikiem na mapach, co będzie. Nie, no w ogóle to jest ten poziom, rozumiecie? Pastuch, przedwojenny polski pastuch, byłby lepszym analitykiem wojennym niż ten generał z Nadarzyna. Nie wiadomo z jakiego nadania, nie? Jeden z tych mędrców, słuchajcie, co chciał nas pieprzyć w wojnę z bolszewikami. Ja bym temu Karpikowi Żoliborskiemu proponował, żeby założył ciepłe kapcie, usiadł sobie na bujanym fotelu przed TV, we względu, jakie TV, bo to jest to samo wszystko, każda TV jest taka sama, i niech sobie włączy TV, tam ma się te seriale, coś tam z Mateuszem związane. Nie ze świętym Mateuszem, ale z Mateuszem. Nie wiem, Mendelman Mateusz, Zgret Mateusz, czy Benkart Mateusz, nie pamiętam. No, ojczym Mateusz, nie pamiętam. No to leci i taki sobie serial powinien włączyć. I tam by się odnalazł. Zamiast brać się za tak delikatną rzecz, jaką jest dyplomacja i to w czasie wojny, niech on obejrzy sobie Benkarta Mateusza. I wtedy coś zrobi dobrego dla świata. Bo w innym przypadku on wpierniczy nas w wir nuklearny. Nie w wojnę rakietową, ale w wir nuklearny. No słuchajcie, no nie wyszło tym ludobójcom z emblematem NATO wtrynienie nas w wir nuklearny, no to może Karpikowi wyjdzie. Jak nie oknem, to kominem, tak jak faryzeusze. Nie wpuścisz go drzwiami, to on ci oknem będzie wchodził. Zatarasujesz okna, to ci komin. No tak mają faryzeusze. No, broń Boże, żeby ani jedna kropla krwi nie przelała się. Bo to jest wojna między Jankesami a bolszewikami. Broń Boże, żeby Polska, Polaka, jakiegokolwiek krew została przelana kropla. Polaczki niech idą się tłuką. Ale nie Polacy. Obowiązkiem każdego Polaka jest bronić ojczyzny. Ale nie interesów masonerii. Czy jakichś obcych, wrogich nam państw. To jest ta różnica. Nie możemy się pakować między młot bolszewicki a sierp natowski. Zauważyliście od wielu, wielu już miesięcy, a może nawet lat, że ja nazywam ten plebs, tą gawieć robalami, robactwem. A co ostatnio, jak Putin nazwał ostatnio robactwo? Owadami. No to bardzo delikatnie. Słuchając ostatnio przemówienia Putina z pewnymi sprawami, nie mogę się nie zgodzić. I tutaj nie ma znaczenia, co bolszewicka Rosja, ile
10 milionów osób zamordowała. Co zrobiło NKWD, KGB, FSB, co robią do dzisiaj, to nie ma żadnego znaczenia. Bo to, co zrobiła Rosja od czasów Lenina do tej pory, to jest ludobójstwo, które trwa do dziś. Ale to nie ma żadnego znaczenia przy tym, co powiedział Putin 16 marca 2022 roku. Ale zanim wam to przekażę, moja ocena jest taka, że 100% bolszewików powinno zostać wyciętych w pień. Tylko proszę nie mylić Rosjanina z bolszewikiem, bo różnica między Rosjaninem a bolszewikiem jest taka, jak między Polakiem a Polaczkiem. Nie trzeba dużo czytać. Wystarczy, żeby się dowiedzieć, kim są zbrodniarze jankescy, zbrodniarze faryzejscy. Kilkadziesiąt książek napisał Henryk Pająk, na przykład Bandytyzm NATO. Nie uwierzycie w to, co tam jest napisane. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty. Przeczytajcie. Wystarczy, no. Aby uzmysłowić sobie z drugiej strony zbrodnie bolszewizmu, wystarczy jedna lektura. Jedna jedyna, nic więcej nie trzeba, tylko to jest, tam jest 1500 stron, no to jest taka książka, w trzech tomach, o ile pamiętam. Archipelag Gułag. Jeśli ktoś chce skrócić o połowę, to Szałamowa, Opowieści Kołymskie, może teraz nie kształcam tytuł. To jest mniej więcej ta sama zbrodniczość, ludobójstwo pokazane. Bardzo podobnie, tylko wiadomo, na 1500 stron treściwie pisanej, no to wiadomo, że znajdziemy dużo więcej. Wystarczą te dwie pozycje. Nic więcej nie potrzeba. Jak ja tą książkę przeczytałem, ja do tej pory nie wierzę, że tak było. Ja wiem, że to jest prawda. Ja wiem, że to jest prawda w 100%. Ale aż się nie chce wierzyć, że człowiek człowiekowi może taki los gotować. Nie chce się w to wierzyć. Zbrodnie banderowskie. Wiecie co? Jedną króciutką lekturę, którą przeczytacie w 4-5 minut. 135 albo 134, nie pamiętam teraz, zbrodni banderowskich na narodzie polskim. Ja zniekształcam tytuł, ale autor nazywa się Aleksander Korman. On o SS Galicjen pisał. On kilka, chyba ze 3 czy 4 ma takie grubsze pozycje. Aleksander Korman. Wystarczy cofnąć się do Bałkanów. Ludobójstwo. Mówił o tych zbrodniach. Mówił o tym całym, jak to nazwać, no gender, tym wszystkim, słuchajcie, tej filozofii życia, która od człowiecza, tak naprawdę człowieka. Mamy trujące żarcie. 200 tysięcy Polaków zostało zamordowanych przez ostatnie 2 lata, dlatego że nie udzielono im pomocy. Widziano tylko jedną, jedyną bakteryjkę, czy tam wirusa, który nagle zniknął z pierwszą rakietą putinowską. Tego wirusa chwilowo nie ma. No ale to tylko dla przybyłych nie ma, dla Polaków jest. Mieli przez te 20 parę dni zginęło ponad 800 Ukraińców. To mniej więcej tyle, ile w ciągu jednego ataku na Hutę Pieniacką dokonaną przez Ukraińców w czasie rzezi podczas II wojny światowej. To tu się płacze, wszystkie tysiące stacji różnych na świecie, 850 zginęło. No pewnie, że szkoda. Czy ktoś kiedyś w jakiejś telewizji powiedział o tych ponad 800 zamordowanych w bestialski sposób Polaka? W ciągu tam kilkunastu, kilkudziesięciu minut? To co to jest za wojna w porównaniu z tym, co tutaj było? Ja to lubię tych debili, co na przykład tam się ktoś tam wychyli. A ty wiesz, co robili Lisowszczycy? Lisowszczycy mają tak samo dobre zasługi dla walki, dla Polski, jak i złe. Ale jak oglądacie Kmicica, to co? To byście go zabili, czy byście mu dali medal? Dobry uczynek nie znosi złego uczynku i odwrotnie. Są takie media w Polsce, które mówią, że SS Galicjen nie mordowała. Nie mordowali, słuchajcie, w Powstaniu Warszawskim, rozumiecie to? Wybielają zbrodnie. Powstańcy warszawscy mówią, Ukraińcy nas mordowali w Powstaniu Warszawskim w potworny sposób. A na przykład gazety, które zostały przechwycone przez komuchów,
solidarnościowych, ala solidarnościowych, mówią, że czegoś takiego nie było. To co? To co ja mam nie wierzyć powstańcowi, który daje mi relacje i widać, że nie jest świrem, nie robi karpika jeszcze żoliborskiego? Czy panu Adasiowi mam ufać? No ludzie, błagam. Powstanie warszawskie. Ponad 200 tysięcy w 63 dni. 200 tysięcy! Ale w jaki sposób? A tutaj mamy w 24 dni, czyli w 1/3, 850 osób. No to nawet tego incydentem wojennym nie można nazwać. Owszem, jest to tragedia. Tylko jak to się ma w ogóle do prawdziwej wojny? No ale to trzeba troszkę znać, liznąć historii, coś poczytać, żeby się mądrzyć. A te balasy internetowe, to kur... Mili, spada rakieta, ktoś nie żyje. No straszna rzecz, straszna rzecz, no straszna rzecz. A teraz wyobraźcie sobie, no nie powiem tam Janów, czy tam znowu Huta Pieniacka, ale msza, niedzielę. No niektóre kurwy powiedzą, że to o same pedofile, kościół. Nie, nie. Trzeba odróżnić bandziorów w czarnych kieckach od kościoła. To nie ma nic wspólnego. Tak samo jak są bandziory, Polaczki w Polsce i są Polacy. Kościół ma tyle kurwa do bandziorów w kieckach, ile Polaczki do Polaków. I to samo co Rosjanie do bolszewików. I trzeba to odróżnić. Jeśli tego nie odróżniasz, to się kurwa nie odzywa. Msza. Rodziny się modlą z dziećmi, z małymi dziećmi, z noworodkami, bo też ludzie do kościoła tacy przychodzą. Otaczają ich Ukraińcy. Wywlekają parę osób i na oczach wszystkich wyłupują im oczy na żywca. Przecinają na pół kobiety w ciąży. Noworodków z noworodkami robią to samo. O czym zamykają kościół i podpalają. I my mówimy tutaj, porównujemy jakieś takie zbrodnie, niektóre debile, to gorsze od hitleryzmu, gorsze, nie powiedzieli banderyzmu, ale od hitleryzmu? Kurwa, ludzie, zastanówcie się, co wy mówicie, kretyny. Ona powiedziała, śmierć Żyda, no to jest metafizyka, a śmierć Polaka, czy tam nie Żyda, nie pamiętam, czy powiedziała Polaka, nie chcę tutaj, powinienem zacytować, no to już jest zwykła śmierć. No to chyba, że słuchajcie, no to może też tak być, że śmierć na przykład Ukraińca to jest metafizyka, a śmierć każdego innego nie Ukraińca, no to już jest zwykła śmierć. No chyba jest ta sama narracja, coś mi się wydaje. Na każdym kroku plugawi się Polskę. Plugawią go Ukraińcy, plugawią faryzeusze, plugawią tak zwany polski rząd, urzędnicy, plugawią Polaków. Jak w każdym możliwym miejscu. Mamy chore. Przychodzi do mnie wczoraj człowiek i mówi, zapłaciłem. Pan, widzę po rękach, spracowany robotnik. Mówi, przekroczyłem o 40 1500 i 10 punktów. Mówi, a na te 1500 zł to ja naprawdę muszę tony przerzucić. Ale co to kogo obchodzi? Jakie bezpieczeństwo, kur... Jakie bezpieczeństwo? Trucizna w jedzeniu... A oni mówią o bezpieczeństwie na drogach? No niech idą z tych pedofili z centralnego. Wykasują. Cały czas grasują wszędzie pedofile, gwałciciele, oszuści, złodzieje. Tego nie kasują. Nie szukają bandziorów z procywili, co zamordowali ponad 20 osób, a Skarb Państwa na setki miliardów okradli. I oni mówią o dobru dla Polski? Błagam. Ludzie, błagam litości. Ludzie ci cały czas brylują w media. Ci, którzy byli pokazani i wymienieni z nazwisk w zakresie pedofilii, morderstw, dalej brylują w telewizji. No to gdzie my żyjemy? Jak to może być, że faceta kindybałem wali w popielnik, albo odwrotnie, jest walony w popielnik i to się mówi, że to jest super ten, hiper. Tak jak powiedziałem, w Holandii jest zrobiony wielki podręcznik do tego, między innymi, jak gwałcić niemowlęta. I, no kurwa, i ktoś to dopuścił publicznie, rozumiecie? Bo ktoś sobie tam napisze tego, ja rozumiem, jakiś debil zyrodniale, to tam go trzeba. Ale to jest dopuszczone, rozumiecie to? Tak samo jak jest dopuszczona lektura nawet, jest tego słuszone, tania u safaryzeuszy, że my pochodzimy od demonu.
Tylko faryzeusze są ludźmi, a my pochodzimy od demonów, rozumiecie? Tak uczą dzieci u faryzeuszy. Nie ma pieniędzy na polskie dzieci, które umierają na takie choroby, bo ja rozumiem, że jest jakiś ciężki, kurwa, glejak, jak nie da rady uratować, trudno. Ale są choroby, gdzie w tych takich krajach, jak na przykład kurka wodna u Jankesów, można dokonać takiej operacji. Nie ma na to pieniędzy, bo to potrzeba 100 tysięcy dolarów, milion. Nie ma. I na przykład teraz taki Mateusz będzie miał obcinane nogi prawdopodobnie. Bo nie ma na to pieniędzy. Ale miliardy złotych na obcy, którzy życzą nam po części złego, są. Ogłoszono na Ukrainie rok 2022 rokiem banderowskim UPA. Niech na przykład Andrzej ogłosi w Polsce rokiem Hitlera. No wiecie, co by się działo? Na całym świecie. Rany boskie. No a już faryzeusze to w ogóle by zwariowali. No to jak to jest? No? To znaczy na Ukrainie można gloryfikować zbrodniarza okrutnego, a gdzie indziej nie można. I to przechodzi w ogóle w mediach po cichu. Albo nawet jakby Niemcy ogłosili rok 2002 rokiem doktora Mengele. No kurczę. A czym to się różni Mengele od Bandery? Niczym. Mengele zamordował własnoręcznie z pomocnikami około 8 tysięcy par bliźniaczych, a Bandera na skutek swoich rozkazów kilkadziesiąt tysięcy, a łącznie z przesiedlaniami to są setki tysięcy Polaków. Zespół Enej. Polsko-ukraiński zespół. Enej to był pułkownik, który lubił odrąbywać Polakom głowy. No ale tam zespół mówił, nie, to my tutaj nie mamy tym nic wspólnego, tego. Ale gdyby na przykład w Polsce założono zespół Goebbelsiaki albo Hitleraki albo Mengelaki. O Jezusicku. Z Polską, z Mołdawią, z Rumunią i z Węgrami. A tam w ogóle ani jednej osoby na granicy węgiersko-ukraińskiej. Są zapraszani. Mają zapewnione w tym kraju, gdzie nie ma na nic pieniędzy. Na to nie ma, oczywiście na polityku urzędników jest. No, sami rozumiecie, o co chodzi. Gruby plan jest szykowany. Bardzo gruby. Jeszcze istnieje piąty kraj. No i który mógłby przyjąć, no wiadomo, Rosja nie... Jeszcze jest Białoruś. No przecież mogliby tam pojechać. I powiem wam, że ta Białoruś jest dużo bardziej patriotyczna. Ja nie mówię, że jest dobra, ale dużo bardziej patriotyczna dla swoich krajan niż tak zwany polski rząd dla Polaków. Dla Polaczków polski rząd jest bardzo dobry. Dla Polaków jest gorszy niż Łukaszenek dla tych swoich krajów. To, co wam przed chwilą opowiedziałem o tych wszystkich faryzeuszach, o tych wszystkich bandziorach, o tym całym tym syfie, o tych demonach, o tej metafizyce, to wszystko jest tak samo w wędkarstwie. Jaki jest obraz Polski w najwyższych formatach politycznych, taki mamy obraz w wędkarstwie. Nie ma ryb. Nie ma ryb. Dlaczego? Bo wytruli nam wody, wypierdolili nam tarliska, że tych tarlisk jest bardzo mało, a jeżeli są, to tam cały czas są kłusole. Tych zimowisk jest coraz mniej, a jeżeli są, to są cały czas kłusole. Jest masowa grabież sieciowa i ci, którzy powinni być naszymi wspierającymi, oni mówią, że trzeba sieciować, bo to jest coś dobrego, to jest coś zbawiennego dla ryby, czyli żeby tą rybę zabić, wyjąć z łowiska, żeby jej było mniej, to jest coś, tak jakby, że było jej więcej, rozumiecie? Zamiast zająć się naprawą tego syfu, to bredzi się o jakimś sporcie, słuchajcie. Co ma sport wspólnego z wędkarstwem? Wędkarstwo to jest, słuchajcie, o ten piasek, ta wiklinka,
O, ten pekiele, który za chwilę oczyścimy. A nie z wyścigiem. Z przyjmowaniem na klatę. Z miażdżeniem ryb. W koszach, w kubłach, w siatkach. Ryba to jest stworzenie. Boże. To nie jest 300 gram. To nie jest po to, żeby się ocierało ze śluzu, z łuski. Żeby się miażdżyło. Stworzenie. Ryba to nie jest pałka w sztafecie, żeby ją przekazywać jeden drugiemu i potem się chwalić. Wędkarstwo to nie jest sport. Siaty rybek, rybek żywców, nie ryb. Żywców. Odartych ze śluzu. Tego nie zauważycie. Odartych z łuski. Bardzo mało zauważycie. To jest obraz dzisiejszego wędkarstwa. Rozumiecie? Oni się chwalą, że są zdobywcami Mount Everestu i oni, bo czym oni się, kurwa, mogą pochwalić? Jak oni nie potrafią nawet pisać i czytać ze zrozumieniem. Podziergają się i oni tutaj, bo co oni mogą pokazać innemu normalnemu? Nic. I to jest ich, ja tu złowiłem ryby. Pokazuję 20 żywcy. Żywcy, żywcy, bo ja takie żywce też zakładałem. Nie morduję ryb od 96 roku. Ale dla gawiedzi jest dobrze. Wyjebali nam ryby. Wyjebali. Ale ryby są. Ludzie prowadzący sklepy wędkarskie dostają po dupie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma ryb. Masa osób nie chodzi na ryby. Ja nie mówię o tych nowoczesnych wędkarzach, którzy myślą, że są ryby. Kurwa, błagam. Ale co ja mogę wiedzieć? Kiedy od rybionka jestem nad wodą. Przecież badania kosmologiczne, osmozowo, śladowo, bakteriologiczno, milicyjno mówią, że ryb jest więcej jak było. Ale my się nie znają, bo kurwa ryba się chowa. W mule. W dupie się chowa, kurwa, chyba. W tych dupach, to są dupy ich. W tych dupach się im chowa, kurwa, ryba. Klient i mówi, ja tu złowiłem tego. Ja mówię, tu przy tym kamieniu, przy tym sandacza tego. Ja mówię, kiedyś to były sandacze. Tam kurka wodna. Teraz to można złowić. A on do mnie mówi, trzeba umieć łowić. Kurwa, ja tam od, tak jak powiedziałem, od rybionka. Takie kilkutonowe kamienie przestawiać. Wiecie, jak się przestawia kilkutonowe kamienie? Po prostu się je podkopuje. Nie wiem, po co to robię. Jest to kretynizm. No. Jest to bezzasadne w ogóle. Bo jeżeli ten kamień leży, nie wiem, 1000 lat, 2000, może 100 000 lat, po co go ruszać stamtąd? No podkopywaliśmy, potem przestawialiśmy te kamienie. Oczywiście nie to, że przestawiliśmy danego dnia, ale po jakimś czasie przyszła woda, podkopany i tak dalej i przestawiła go, bo to się trajektoria zmienia, wiesz, tak jak pocisku, nie? Dotknie gałązki i on leci w ogóle w inną stronę. Trzeba umieć łowić. No ja już widzę, że kretyn. No ale co? Nad profesor. No.